Dzień dobry, Alicja Kwaśniewska. Przez Bałtyk znad Skandynawii przechodzi bardzo aktywny niż Aksel, który już dzisiaj w nocy zacznie kierować do nas mroźne i arktyczne powietrze. Ten głęboki cyklon przyniesie nam również wietrzną pogodę. W porywach wiatr będzie osiągał prędkość od 60 do 80 km na godzinę, a na wybrzeżu nawet 90. Dzisiaj w nocy czekają nas również bardzo trudne warunki drogowe, bowiem te silne porywy wiatru spowodują zawieje śnieżne, które w bardzo dużym stopniu ograniczą widzialność. Na obszarze całego kraju dużo chmur. Niewielkie przejaśnienia pojawią się jedynie na zachodzie kraju. W całym kraju spodziewamy się opadów śniegu. Bardzo intensywne to zjawisko będzie na wschodzie i na południu. Temperatura od minus 3-4 stopni na zachodzie i na Pomorzu do minus 10 na Podlasiu. Jutro w ciągu dnia podobna pogoda utrzyma się jeszcze na wschodzie i na południu. Tam dużo chmur i opady śniegu. W całym kraju więcej przejaśnień, a opady śniegu będą padać tylko przelotnie. W naszym regionie dzisiaj wieczorem również dużo chmur i opady śniegu. Temperatura spadnie do minus 4, minus 5 stopni Celsjusza. Powieje silny i porywisty wiatr z północy. Jutro w ciągu dnia będzie podobnie, również dużo chmur i opady śniegu. Nad ranem temperatura będzie podobna do tej w nocy, minus 3, minus 4 stopnie, ale w ciągu dnia odnotujemy większy spadek temperatury. Ciśnienie za to rośnie i wyniesie 1014 hektopaskali. W piątek więcej pogodnego nieba, ale mroźno. Może również popadać przelotnie śnieg. Wiatr ucichnie. W sobotę pochmurno. W nocy na termometrach nawet minus 11 stopni Celsjusza. Również w dzień będzie nam towarzyszył siarczysty mróz. W niedzielę sporo chmur. Po południu na zachodzie regionu może popadać śnieg. Trochę cieplej, ale nadal na termometrach ujemne wartości. Dynamiczna pogoda może również wpłynąć na nasze samopoczucie. Do dzisiaj ciśnienie spadało, ale już w nocy zacznie gwałtownie rosnąć. W wielu miejscowościach w kraju odnotujemy wzrost ciśnienia nawet o 50 hektopaskali. Trzymajmy się zatem ciepło i do zobaczenia.